Witajcie z Łęk Wielkich. Właściwie to z Wilanowa. Opuściliśmy właśnie nasz nocleg. Opuściliśmy naszą grupę. Już jakiś czas temu, a grupa nasza opuściła nas. Idziemy. Teraz mamy 4 osoby. Ale najlepsze. Jesteśmy jedyną grupą w stawce bez kapłana. Ale... Mamy też krzyży i tablicy. Ale nie dziadka. Mamy serca pełne zapału. Pełne wiary i zapału. I mamy Azteka. Emiliano? Co tam? Two words to describe this last day and last night. It was so hard, but we are tired. Look how he walked. To jest chód, piechura. But we're okay, the first day. I hope tomorrow it will be less pain. Okay. Spytałem Emiliano o 2 słowa, jakie miałby opisać wczorajszy dzień i wczorajszą noc. Powiedział, że było bardzo ciężko i jest zmęczony. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. A nie wiem, czym jest zmęczony. Co widać w chodzie Filipa. Jedzie do nas pan Geniu. Co to ciebie? Pan Geniu to jest, jak powiedział wczoraj ksiądz Daniel, anioł, nie człowiek. Tylko skrzydła w pilczu zostawił. Jak tam, wyspadli? W miarę. Byliśmy w piątkę u fantastycznej rodziny. Pozdrawiamy, jeżeli nas będą oglądać albo oglądają aktualnie. Tak, bardzo, bardzo fajny nocleg. Emiliano, podziękuj za herbatę. Herbatę, green tea? Ja lubię herbatę. Tak, byliśmy tam w piątkę, więc myśleliśmy zrobić konkurs Kto śpi na łóżku. I po długim turnieju 3-4, po kilkunastu rundach wyeliminowaliśmy Michała, Filipa i Bobka. Niestety. I tą długą noc spędziłem z Emiliano w jednym łóżku. Pod dwoma różnymi śpiworami. Czym to przemilczał? Nie ma czym się chwalić, bo ledwo wyspałem. Tak chrapał nasz kolega. Szampanie w kuzynie pokaż. Meksykańska noc. Oj, dogoniła nas nasza grupa. Teraz czeka nas najdłuższy odcinek. Jeden z dłuższych na pielgrzymce. Nie będzie lekko. Nie podchodzimy aż pod kościan. Tak, i potem mszę i odpoczniemy na mszy. Dokładnie. A generalnie dzisiejszy dzień kończymy w Krzywiniu. Godzina 19:30 w Krzywiniu. A torby trzeba zabrać. Dziękujemy pani bardzo. No. To jest nasza pani, która nas ugościła. No, walizki pani podjudło. Bardzo miło. Tak. Spania? Oczywiście, że tak, najedzona wyspana, gotowa do drogi. To jak tam minął? No, w miarę nawet. To jest pierwszy dzień, nie? Na tej grzymce? Tak. W sumie jest drugi. W sumie jest teraz drugi. Jak było wczoraj? Myślałem, że będzie to trochę dłużej trwało, nie? Ta droga, ale... jakoś tak szybko zleciało w duchu modlitwy. Wyspany jesteś? Nie wiem, gdzie pan, nie ma. Cześć! Jak tam? W porządku. Dobrze jest? Tak, to idzie na żywo już? Tak. Super, dzień dobry. Pozdrawiamy tatę. Pozdrawiamy tatę i do zobaczenia dzisiaj wieczorem. Najlepszego DJ-a na wszystkich dancingach. Będę wieczorem w domu. O. Co kręcisz? Dlaczego? Ale przyjadę z powrotem. No, mam nadzieję. Już na żywo. Jak ten pani Mario? Bardzo dobrze. Przed nami najdalsza droga. Pokój. To jest w ogóle zała. Tu. O. No. What? Can I send Catherine to my friends from Mexico? No. Yeah, of course. But only in Polish. Serio. Saludos a todos a México. Saludos a mis papás y a mis amigos.
Vamos! Halo! Pozdrawiamy! 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 Kingę i Łucję i Wiktora! Martę Gosiniak też! Martę też! Bardzo serdecznie! I wszystkich, którzy kiedykolwiek chodzi, Monikę! Idziemy do Adama. Adam przyprowadził nam resztę naszej grupy, która się od nas odłączyła dzisiaj rano. Jak tam Adam? Bardzo pozytywnie, witamy serdecznie na szlaku. Wyspany? To oczywiście. Najedzony? Najedzony. Gotowy na najbliższego odcinka na pielgrzymce? No nie wiem, czy dam radę. No właśnie, każdy sobie zadaje to pytanie. Słońce praży. Tak, dokładnie. A na słońcu każdy się smaży. Tylko nie pan Genio, który przywiózł właśnie kolejną porcję pielgrzymów. Albo na jakieś miejsce. Albo właśnie. Idziemy im na czoło, spotkamy się z nimi w Wilanowie, właśnie w którym jesteśmy. Wiedzieliśmy się, że Wilanów ma około 230 mieszkańców, więc przy najeździe około 70 pielgrzymów populacja w tej małej mieścinie wzrosła o kilkadziesiąt procent. Reszta naszej grupy z dziadkiem na czele. Jak siostry? Bardzo dobrze! Wyspane? Oczywiście! Tak, wczoraj osoby pytały, czy można się łączyć w trakcie pielgrzymki. Oczywiście można. Zapraszamy. Nawet pod całą Częstochową można. A i pamiętajcie o intencjach. Wysyłajcie nam wiadomościach prywatnych intencje. Wczoraj dostaliśmy tylko jedną, ale została przesłana. No, dołącza do reszta grupy. Siostro, dwa słowa, żeby opisać wczorajszy dzień. Dwa słowa? To nie da się dwa słowa. A trzeba. Genialnie po Bożemu. O, to trzyma. Jak? A druga siostra? Pięknie i cudownie. O. Można. Na jasno, na jasno. Do kościoła my idziemy. Do matki na jasno. Co tam panowie? Witamy serdecznie. Jak tam? Bardzo dobrze. No, wszyscy ze mną jedzenie. Ja nie wiem. Akt pokutny. Dokładnie. Pielgrzymka. Te wszyscy nimi jednak grzeszyli, powinni... Trudno im się powinno iść. A to wszyscy są najedzeni. Oczywiście wszyscy są najedzeni. Ja miałam kotlety wczoraj. Aha. Kotlety były... A się zjadłam. Ile zjadłaś? Zjadłam na jednym łóżu. Jak? Dobra, już się dołączył internet, nie można na Jak tam siostry? Witam was! Wszystko gra! Wyspana? Tak! Najedzona? Najedzona, wyspana i wypoczęta. Dwa słowa, jakie opisałybyście wczorajszy dzień? Fantastyczny dzień! O! Ty, a druga siostra? Fantastyczny? Wczoraj w nogi umierała. Najmniej więcej czasu, może pomyśleć. Jest dopiero 7 rano, więc... No prawda, czego wymagać? Soboty, niedzielę będzie nam. Cześć, cześć. Witamy. Cześć, Boże. W sobotę nic nie Long to break. How many kilometers? Jest kleryk Michał na horyzoncie. Ksiądz kleryk. Proszę tu wszystkie rewerendy załamać. Wyspany? Nie obrażać, powiedz tutaj. Michał jest po pierwszym noclegu debiutanckim. Nie byłem na probostwie. Jako kler. Ja tutaj odsyłam do mojego przełożonego tego oto. Rzecznik grupy. Patologiczny przewodnik. Jaka grupa, taki przewodnik. No, ale Michał miał mówić, nie ja.
No ale ksiądz miał... Co mam? No, powiedz no. Fajno. Fajno? Fajno. Co miałeś do jedzonka? Kiełbaskę. I buchtę rzeczy. I spałeś z Jasiem w łóżku? Nie, ale Łukasz, znaczy ksiądz Łukasz chrapał. Gdzie? To kapłan nie chrapie. To coś z tymi może. Walczy z demonem w nocy. Jak Gandalf. W Mori tam Gandalf walczył z Barlogiem, nie? You shall not pass. No to on tak w nocy walczy. Słyszę chrapie. Podsłuchujemy. Dzień dobry, się co tam? Pięknie. Bardzo zależy, a świeci ci nie będzie padać, Karol, nie? No właśnie nie wiem, wczoraj, a wczoraj w ogóle nie padało. Susza nie była. Nie nagrała się go do tego. Ja nie, też mówię, że dzisiaj nie. Będzie słońce. Właśnie, muszę bluzać, tak mówię, jest gorąco. Daj potrzymam. Nie, no, ale dobra. Teraz będziemy patrzeć, jak się Karol rozbiera. Gdzie? Proszę. Nie no, przyjmijcie szału. Macie swoje 5 minut. Właśnie, teraz ty masz swoje 5 minut. O. Ja mi pomoże. Ja już sądałam, Monika, jeśli nie wstał. Mówcie, coś animujcie trochę. Tam są widzowie, którzy czekają na waszą jakąś... Karol, ale na twoją też? No ja się nagadałem. Pomaliczyłem dzisiaj. Od rana już? No, oczywiście, powiedziałem im moją noc. Mój dzień wczorajszy, nasz noc, lekko powiedziałem. Nie pozdrawiam jeszcze mojej mamy i taty, i siostry. Wszystkich moich znajomych, którzy mnie oglądają. Nie tacy są. Ale pozdrawiam naszych wspaniałych gospodarzy. Bo poleciłem naszą stronkę, naszą transmisję. Mam nadzieję, że w pracy pan zobaczy. Ja proponuję, tutaj idzie z tyłu nasz w ogóle gówno dowodzący drogówką. O, Waldek, jak się stało? Zarobiście? Była biała no, kiełbasa. Musiałem dwa razy zęby być. Ja w ogóle pozdrawiam moją mamę, mojego brata, którzy teraz są w domu i czekają. Braciszek zbiera duchowo. Tak. Pozdrawiam Magdę, przybył. Mam nadzieję, że dzisiaj już do nas dołączy. Pozdrawiamy Magdę. I Wojtka. Wojtka właśnie. Magdę będzie oglądała, Wojtek też. Wojciu, pozdrawiam cię. Unia, powiedz coś do kamery. Halo, halo. Halo, halo. Monika jest medialna, bo wczoraj miałem wywiad w Emaus, także... Tak. O, tu leci! Gdzie masz moje oksy? Moje oksy nie masz. Daję im. Kamil, maskotka drużyny. Najmeister. On gdzieś tam idzie. Lewo. Pan geniusz po prostu jest medialny. To jest medialna hiena. Dlaczego? Ogląda nas 6 osób, słuchajcie! A są nasi gospodarze, zobacz. Ej, Karol. Wiesz co, nie wiem, czy mam taką moc. Niech dadzą komentarz. Skomentujcie, jeżeli nas oglądacie. Mamy 6 widzów o tej godzinie. Boże, ludzie, idźcie spać. Dajcie się spokój. Jesteście duchowymi pielgrzymami, możecie to obejrzeć sobie w południe. Wyspani musicie być, żeby nam duchowo towarzyszyć. Albo co gorsza, jeśli prowadzić samochód. Nie, żartuję. Fajnie, że jesteście kimkolwiek jesteście. Wysyłajcie nam swoje intencje. Nie musicie to zlajkować, nie? Ale serduszko może być. Pani prezes, poproszę Majka. Halo, słuchaj mnie? Ogląda nas od rana 6 osób, dla których prosimy zrobić wielki hałas. Dziękuję.
Tym sposobem kończymy nasze poranne łączenie. O, mamy dwa pozdrowienia. Mamy poranne pozdrowienia mamy. Od Jakuba Drosika i od Katarzyny Żurawka. Dziękujemy bardzo. Widzimy się w Kościanie. Raz na godzinki. Raz na trzy. I będzie pochwalony Jezus Chrystus.